Zaczęła nam śpiewać na antenie Radia Tobie FM Anita Lipnicka, ale za chwilę oddamy jej głos, bo czas na rozmowę 20:32 na naszych zegarach, a przy moim telefonie na łączach internetowych, z czego się bardzo cieszę, Katarzyna Pakosińska, witam Cię, Kasiu. Dobry wieczór, Kubiaszu. Bardzo się cieszę, dziękuję za zaproszenie i cieszę się, że udało nam się wreszcie w ten poniedziałek o 20:30 umówić. Tak, bo z tego co wiem, jesteś bardzo zajętą kobietą. No chyba tak, chociaż powiem Ci, że od jakiegoś czasu bardziej szanuję ten czas dla siebie. Kiedyś właściwie bardzo chętnie oddawałam go innym i podporządkowywałam się jakimś działaniom, mimo że całe czasami ciało mi mówiło, że nie, nie, teraz się zatrzymaj, teraz poświęć ten czas sobie, więc staram się teraz złapać ten tak zwany złoty środek i dbać również o to, żebym ja miała też czas tutaj w domu, żebym zajmowała się rzeczami, które kocham też prywatnie robić, na słuchanie muzyki, na czytanie książek i przede wszystkim na rozmowy z moimi najbliższymi, bo zawsze to jest dla mnie największa przyjemność, największa wartość. Także staram się ten złoty środek ostatnio bardziej po prostu pielęgnuję. A powiedz mi, bo bardzo często słyszę, jak przeprowadzam rozmowy z różnymi ludźmi, nie ukrywam, że bardzo lubię rozmawiać na te tematy, bo też pomimo, że jestem młodym człowiekiem, chcę, żebyś wiedziała, że wiem doskonale, o czym mówisz. Powiedz mi, a w którym momencie poczułaś, że potrzebujesz już więcej czasu dla siebie? Czy to był jakiś taki szczególny moment, bo jak sama powiedziałaś, że twoje ciało dało ci znać po prostu? Tak, to na pewno chyba to nie był jakiś impuls. Ja jestem od zawsze jakby bardzo blisko ze swoją intuicją, spełniam swoje marzenia, lubię ze sobą gadać. Także jestem cały czas w kontakcie ze sobą. A to jest sztuka. Tak, to prawda. To jest sztuka. Staram się dbać o tę sztukę. Ale chyba od jakiegoś czasu zauważałam, że nie powinnam być aż tak rozedrgana, mimo że oczywiście zawsze po spektaklach, kiedy się wciąż jest dla mnie ogromna trema, odpowiedzialność, ja to wszystko bardzo przeżywam. Ale mówię, to rozedrganie jest takie inne. I zaczęłam sobie tak w głowie to składać na czynniki pierwsze, skąd się to bierze, dlaczego ja tak gonię, czy ja się czegoś boję, dlatego tak się tak obstawiam pracą, na czym to wszystko polega. No i dzięki temu się mogłam zatrzymać. I kiedy się zatrzymałam, to zrozumiałam, że właśnie straciłam tą równowagę, jeżeli chodzi o takie moje życie prywatne, dbanie o rzeczy poza zawodowe. I wydaje mi się, że to było, ale oczywiście musiałam się zatrzymać z tego i trochę wyłączyć ten hałas świata dookoła, który był, bo niestety mój zawód jest taki, że jestem ciągle w ruchu, a jestem bardzo empatyczną osobą i często jakby przekładam innych nad swoje historie i często potem cierpię, bo oczywiście ktoś jest usatysfakcjonowany, bo pomogłam, bo pytałam, bo zrobiłam, bo zagrałam, zaśpiewałam, ale okazuje się, że moje rzeczy leżą gdzieś na półce. Moi rodzice nie są odwiedzeni od tygodnia i ja się wtedy bardzo jeżę, mówiąc krótko, bardzo to przeżywam, więc bardzo muszę dbać o to. Myślę, że też to przyszło i z wiekiem, i z doświadczeniem, że ja naprawdę wiem, co jest ważne, to, co daje mi szczęście i staram się bardzo o to dbać. Oczywiście nie zapominam. Kasiu, jeżeli mogę podzielić się z Tobą taką refleksją, bo
Teraz jak opowiadasz, to przypomniał mi się moment z mojego, że tak powiem, doświadczenia, bo ja prowadzę to radio od 2016 roku. Kiedy zakładałem to radio, to jakoś miałem w głowie coś takiego, że moim zadaniem jest jakby spełniać oczekiwania ludzi, bo w końcu ludzie tego słuchają. Ale bardzo szybko się od tego odbiłem, dlatego że kiedy zacząłem to robić, to przyszedł taki moment, że zacząłem czuć, że moja energia takiej otwartości do ludzi, że ja jestem cały tutaj dla was i tak dalej, i tak dalej, zaczyna być wykorzystywana. To tak ja doskonale też wiem, o czym mówię. Słucham? Mówię, że ja teraz dokładnie też wiem, o czym mówisz. Także no widzisz, jakby nasze działanie jest bardzo, bardzo podobne. No pracujemy z ludźmi, prawda? Pracujemy słowem. Tak. Chcemy coś przekazać, chcemy dać swoją energię. Ale czasami jest tak, że no trzeba tą granicę postawić. I to w ogóle wpływa bardzo na korzyść. Na korzyść jakiejkolwiek relacji. Stawiając granice, mówiąc o swoich potrzebach, dbając o swoje potrzeby, to jest bardzo, bardzo ważne. Będąc oczywiście takimi dawcami, bo myślę, że podobnie jak i ja, jesteś typowym dawcą. Ja się dopiero uczę czegokolwiek brać. Ja jestem osobą, mam ogromny problem na przykład, żeby poprosić o pomoc. Nie chcę komuś zawracać głowy do swojej... No. Czy wiesz, że ja na przykład nie chodzę herbaty? A wiesz, z jakiego powodu? Dlatego, że kiedy przychodziłam w gości, zazwyczaj jakaś gospodyni się pytała, Kasiu, słodzisz? A ja wiedziałam, że ona musi wyjść do kuchni ten cukier mi przynieść. No więc mówiłam, nie, dziękuję. W ten sposób oduczyłam się słodzić herbatę. W ogóle na korzyść. Bardzo mi smakuje, ale wynikało to z tego, że nie mogłam kogoś posłuchać. Aj, kochana. Ale z tym, co powiedziałeś przed chwilą, że też masz na przykład problem, żeby poprosić o pomoc. I ja powiem ci szczerze, że też niedawno, może nie to, że mam problem, żeby poprosić o pomoc, bo przecież bez pomocy drugiego człowieka nie jestem w stanie funkcjonować, ale chodzi mi o to, że na przykład broniłem się, sytuacja do tego zmusiła jakby mnie i moją mamę, bo mieszkam tylko z mamą. Trochę pozdrawiamy, bo jestem obok. Teraz jej nie ma, bo przyznam się szczerze, że zajmuję się wnukami. Okej. Więc teraz jej z nami nie ma, ale przyjdzie jak skończymy rozmowę. Jak będziemy kończyć rozmowę. Chciałem ci powiedzieć o tym, że miałem straszny problem, jako że potrzebowałem wsparcia finansowego, aby zebrać pieniądze na nowy wózek inwalidzki. I bardzo broniłem się przed tym, aby założyć zbiórkę. Ale nie dlatego, że mam problem z proszeniem o pomoc, tylko dlatego, że wiem, jak wyglądają
jak wyglądają te zbiórki, jak osoby prowadzące zbiórkę potrafią wykorzystywać swoją sytuację, potrafią jechać na swojej sytuacji, na litości i tak dalej, i tak dalej. Ja chciałem tego uniknąć, ale z drugiej strony pomyślałem sobie, że to tak naprawdę jest połączone cały czas z moją działalnością, dlatego że ludzie poprzez wpłaty, poprzez wsparcie mojej zbiórki mogą mi się w jakiś sposób odwdzięczyć być może za zaproszenie do rozmowy, za to, że prowadzę program 3 razy w tygodniu i tak dalej, i tak dalej. Także moje nastawienie w głowie musiało się zmienić po prostu. Tak, to no właściwie to wszystko tak naprawdę ma początek w nas, jeżeli chcemy coś zmieniać, jeżeli coś nas drażni, jeżeli coś czujemy, to zawsze nam też nie leży. To mamy taką tendencję, że przerzucamy ten problem, że to ktoś inny powinien się zmienić, ktoś inny powinien inaczej się zachowywać, a tak naprawdę jakby każda zmiana powinna zaczynać się w nas. I wiele razy tego doświadczyłam, że kiedy już miałam świadomość, że pewna rzecz mi nie pasuje, ale zaczęłam to reperować od siebie. Zaczęłam analizować swoje emocje, swoje zachowanie, swoje reakcje i okazuje się, że często ja tymi reakcjami wzbudzałam coś. Więc kiedy ja to sama przepracowałam, okazało się, że potem po prostu wszystko się układało lepiej i tak, jak sobie mogłam tylko wymarzyć. Ale praca zaczynała się tu. Tak, wszystko zaczyna się od nas samych. Nie? Tak, także nie przerzucajmy, bo mamy zawsze taką tendencję, że to ktoś jest niedobry, że to ktoś nawalił. Nie, ta osoba przecież nie jest nami. Często nawet nie wie, czego oczekujemy. Także chyba przez to mam jeszcze więcej takiej obserwacji świata. W ogóle nie oceniam. Od jakiegoś czasu odłączyło mi się ocenianie osób przez pryzmat pewnych jakichś, bo ja wiem, że to są tak indywidualne historie, tak. Więc... No ale właśnie, no to są lata pracy. Tak. Kasiu, chciałem teraz przejść do spraw zawodowych. Przepraszam, że tak pociągnąłem ten temat, ale po prostu jakoś... On tak wyszedł. Tak jak zaczęłaś opowiadać, to po prostu poczułem to. A jestem za tym, żeby to była absolutnie żywa rozmowa, a nie jakaś ustawiana, bo bardzo tego nie lubię. Powiedz mi, Kasiu, jak to się stało w ogóle, że rozpoczęłaś swoją przygodę ze sceną, z kabaretem? No, właściwie to nie było marzenie małej dziewczynki. Ja bardzo często to powtarzam. Byłam osobą bardzo nieśmiałą, bardzo introwertyczną, zamkniętą w swoim świecie pełnym marzeń, więc było czytanie książek, rysowanie tych książeczek. Tak. Dzieciaki skakały w gumy na podwórku, bawiły się, wiesz, na trzepaku, a mała Kasia siedziała w domu i rysowała. Jeszcze nie umiałam pisać, to prosiłam rodziców, żeby pisali pod tymi obrazkami te teksty, które chciałam, żeby były do dzisiaj. Mam te książeczki, także jest to bardzo miłe wspomnienie. I zawsze fascynował mnie teatr. Bardzo często z rodzicami jeździłam, były przedstawienia szkolne i zawsze scena była dla mnie jakimś takim magicznym misterium, tylko w życiu nie podejrzewałam, że ja mogę marzyć o tym, że ja na tą scenę mogę wejść i mogę na scenie wystąpić. Wydawało mi się, że absolutnie nie mam predyspozycji do tego, no właśnie przez tą moją nieśmiałość, że nie będę w stanie nic ludziom powiedzieć. I sobie wymyśliłam, że będę kiedyś w przyszłości krytykiem teatralnym, że będę chodziła do teatru, będę obserwowała ten świat i będę go opisywała.
Także Tak. w jakiś sposób było blisko jakby sceny. No ale tak się wydarzyło, że będąc widzem plastycznym, czyli rysowałam sobie te swoje obrazki, ilustracje, szykowałam teczkę na grafikę na Akademię Sztuk Pięknych, ale trzeba było przygotować jakieś takie przedstawienie licealne. Wiesz, jak to się takie rzeczy robi. Ktoś musi coś napisać, trzeba przedstawić. No i nikomu się nie chciało, a ja zawsze byłam taką osobą łatwą do, no taki animator. O, ja uwielbiam po prostu z ludźmi to wiedzieć. Ja niby nie śmiała, ale jak coś trzeba, to zawsze miałam jakiś pomysł, coś zrobić. No i przygotowałam taki spektakl. Nikt nie chciał zagrać, no to sama stanęłam na tej scenie. Wzięłam, zatrudniłam swoich wykładowców i profesorów. No i to zagraliśmy. Okazuje się, że jak zeszłam ze sceny, otoczył mnie wianuszek moich wykładowców. Mówią, Kasia, czy ty wiesz, zdajesz sobie sprawę, że jak ty stoisz na scenie, to przyciągasz jak magnes, że wszyscy patrzą na ciebie. No to nie ma nic piękniejszego, jak powiedzieć 18-letniej dziewczynie, że jest zauważalna. Co mi się wydawało, że jestem szarą myszą, gdzieś tam siedziałam pod ścianą, że nikt na mnie nie zwraca uwagi, a nagle, że mnie widać i wyobraź sobie, że zupełnie, absolutnie w tajemnicy, nikt z mojej rodziny nie wiedział, rodzice nie wiedzieli, zapisałam się na zajęcia w Domu Kultury, na Broszka pamiętam, do pani Krystyny Kłosowskiej, żony Romana Kłosowskiego, no mówię, wszystkim świetnie znanego aktora. I ona mnie po prostu przygotowywała na egzaminy do szkoły teatralnej. I tak naprawdę przygotowywanie tych pierwszych tekstów, które potem wykonywałam dla zaproszonej publiczności tam w Domu Kultury, było dla mnie jakimś takim, no w ogóle coś, co się dzieje, ale miałam tak już wielkie marzenie, zaczęło tak droga na tych egzaminach w Warszawie, bo miało prawie ten egzamin zdać, ale w Warszawie oceniano mnie w ten sposób, że tak nie wiadomo, jak mnie zaklasyfikować, że ani nie jestem amantką, ani nie jestem charakterystyczna i jeszcze mam gotyckie podniebienie, wielkie zęby, że w zasadzie chyba się nie nadaje do tego zawodu. No więc mnie totalnie zamknęli, więc znaczy, że się nie nadaje, czyli młodej dziewczynie znowu podcięto skrzydła. No i pamiętam, wracałam z tą teczką z Akademii Teatralnej, wędrowałam krakowskim przedmieściem i zamiast spojrzeć na Akademię Sztuk Pięknych po prawej stronie, spojrzałam w lewo, a tam właśnie była polonistyka. Mówię, dobra, to tam. No i tak się wszystko poukładało, że polonistyka. Jestem wykształconym, z przeproszeniem, skończonym filologiem języka polskiego. Więc myślałam, że to gdzieś mi tam obejdzie. No ale właśnie na studiach powstał kabaret moralnego niepokoju. Ja zostałam z egzaminów właśnie tych niby niezdanych, wyłapana przez Wojciecha Siemiona, który był wówczas w komisji egzaminacyjnej, a Siemion w ogóle nie zważał na werdykt, że mnie nie przyjęto, tylko powiedział, Kasia, ja tu widzę diament, będę to szlifował, i zaprosił mnie do siebie do teatru, do Starych Prochowni. Także mój początek to nie był kabaret. Ja w ogóle myślałam, że nawet jeżeli stanę na scenie, to bardziej będzie to scena dramatyczna, ale nie komediowa, która jest dla mnie o wiele trudniejszą jakby formą wypowiedzi, formą sceniczną. Także los, jak już zaczął mnie tam szybować i windować w góry na te moje marzenia, to tylko podwyższał mi stopnie. Nie dramat, tak, moja droga, idziesz w tym pudle. Potem nawet pamiętam, były takie zajęcia z profesorem Aleksandrem Bardini, kiedy ja właśnie w takim totalnym zamknięciu nosiłam się w ogóle jak Dagny Przybyszewska, w ogóle młoda Polska mi tam fruwała nad głową, te kobiety demoniczne, witkacy. No i Bardini podczas jednych z zajęć powiedział, obserwując mnie, wiesz co, Kasia, ja to ciebie widzę albo w komedii, albo w czymś dla dzieci. Więc to było to dla mnie szokiem, ale proszę teraz po tych 30 latach spojrzeć, że nie mylił się w żadnym słowie, bo wszystko to, czym się zajmuję, jakiekolwiek płaszczyzny mojej działalności, czy jest to teatr, czy jest to film, czy jest to serial, czy jest to właśnie taka forma monodram jakiś satyryczny, wszystko, bazą jest zawsze słowo, ale to słowo jest zawsze, zazwyczaj czymś pogodnym, czymś, co niesie coś dobrego, jasnego, daje dobrą energię. No a druga moja działalność, taka moja najukochańsza od serca, najulubieńsza, to są dzieci, z którymi uwielbiam pracować i dla których udało mi się nad doskim wysiłkiem, nie wiem jak się odważyłam, napisać trzy książki, z których jestem bardzo dumna. I teraz moje kolejne marzenie, znowu mam marzenie, mówi się, ono nie skończy chyba do śmierci. Moim marzeniem jest teraz wyreżyserować na podstawie moich książek spektakl teatralny dla najmłodszych,
i tu poruszę wszystkie niteczki, bo ja w środku też jestem takim dzieciakiem, więc wydaje mi się, że będę nie dość, że sama jakby nowe szlify zdobędę, ale że dużo radości najmłodszym przyniosę. Ale się rozgadałam. Ale ja uwielbiam słuchać, więc się absolutnie nie przejmuj tym. A powiedz mi, wracając do książek dla dzieci, bo trochę mnie to zaciekawiło, czy to, No. jaka to jest, czy to są opowieści? Wiesz co, zaczęłam od tego, ponieważ bardzo mądra redaktorka z wydawnictwa wiedziała, że ja po mojej takim pierwszym niepowodzeniu, jeżeli chodzi o moją pierwszą książkę, którą pisałam absolutnie bez doświadczenia, mimo że jestem po polonistyce, więc tam było bardzo dużo błędów, mojego braku kontroli, dobrej współpracy z wydawnictwem. Pierwsza książka po prostu przyniosła mi bardzo dużo jakby cierpienia, stresu i postanowiłam, że ja chyba już nigdy więcej. Jeżeli kiedykolwiek coś napiszę, to może pod jakimś pseudonimem, ale już do tego nie wrócę. Chociaż wiadomo, pisanie jest to jedna też z moich najulubieńszych form wypowiedzi, bo też mi nikt nie przeszkadza i mogę na papier przelewać wszystko to, co czuję, co mi gdzieś tam w głowie fruwa. To jest najbardziej abstrakcyjne, nierealne, a na papierze się sprawdza. I ta redaktorka napisała do mnie, pani Katarzyno, czy napisała pani krótkie opowiadanie dla najmłodszych? No więc opowiadanie to już nie jest książka, więc mówię, dobra, to opowiadanie napiszę. No i napisała krótkie opowiadanie, ona mówi, bardzo piękne. Napisze pani drugą część tego opowiadania, no i od takich krótkich opowiadania do opowiadania powstała cała książka, która jest absolutnie całością i która jest, ma w ogóle dla mnie ogromną wartość, bo przede wszystkim pisałam ją wówczas dla mojej 10-letniej córki Mai, którą chciałam wprowadzić w taki świat, bo wszystkie książki dla jej wieku już miała za sobą i chciałam jej przynieść coś jeszcze z naszego własnego podwórka, z tekstami, ze słowami, które krążą wokół nas cały czas, żeby coś, ta rzeczywistość była bliska. A druga rzecz jest taka, że zawarłam w niej nasze takie historie rodzinne, które były często opowiadane przy stole. Co się wydarzyło mojej babci, co się wydarzyło mojej mamie, i nagle takie rzeczy, które musiałyśmy przeżywać w rozmaitych czasach. Babcia, kiedy opisywałam jej czasy, i to było dwudziestolecie międzywojenne, okazuje się, że miała takie same problemy jak moja córka. Mimo że żyły w innych czasach, w innych rzeczywistościach, ale to przeżywanie, dojrzewanie, pierwsza miłość, pójście, przeżywanie czegoś pierwszy raz, pewne problemy, to się nigdy nie zmienia. I bardzo chciałam to w tych książkach przekazać. Oczywiście jak najbardziej wesoło, tam się wszystko kręci furczywie i fruwa, jak to się pisze dla najmłodszych. Także wszystkie teksty, które pisałam, to zawsze czytałam je na głos sobie, więc często tutaj w domu były wybuchy śmiechu, bo widzieli matkę, jak siedziałam po turecku na dywanie i naczytywałam te teksty. Sama się oczywiście śmiałam, ale musiałam sprawdzić rytmy, czy to wszystko rzeczywiście będzie fajne dla dzieci. Więc każde to słowo musiało być troszeczkę jak taka wyliczanka, wierszyk, żeby to się fajnie czytało, że zawsze było coś wesołego, jakieś żarciki. Oczywiście miałam też gumowe ucho, jak dzieciaki rozmawiają dzisiaj, bo to przecież też się ten czas zmienia. Więc te trzy tomy malin, bo tak, bo wszystkie to są maliny od imienia głównej bohaterki, mają właśnie takie rytmy, no jestem z nich bardzo dumna, więc tak naprawdę, jeżeli wymieniam rytmy takie w życiu, z których najbardziej dumna jestem, no to oczywiście chyba mistrz mowy polskiej, bo zawsze o tej nagrodzie bardzo marzyłam. Kiedy to się wszystko zaczynałam, byłam jeszcze dziennikarką i w telewizji Polonia, pamiętam, przedstawiałam jak pierwszy raz ten plebiscyt, głosowanie na mistrza mowy polskiej w Polsce ruszał, to sobie kiedyś też marzyłam, że ja bym też kiedyś chciała, żeby ktoś docenił. No i proszę bardzo, marzenia się spełniają od 3 lat bodajże, jakby noszę z dumą tytuł i to jest chyba taka moja największa duma. A jeżeli będzie takie bardziej zawodowe, no to myślę, że książka. Czyli dziwny, nie powiem scena, ale jedno pytanie. A czy te książki są gdzieś dostępne? Myślę, że można jeszcze gdzieś je znaleźć. One były kilka lat temu wydane. Ja myślę, że je wznowię, ponieważ wydawnictwo, które je przed laty wydało,
na prawa autorskie do 5 lat. I myślę, że pierwszy tom to właśnie te 5 lat mija, więc jest szansa, że mogę te prawa przenieść i w jakimś innym wydawnictwie, ponieważ to już przestała tam istnieć redakcja dziecięca, a jest fajnie, gdyby ktoś zajął się tą książką, to się po prostu na tym zna i łatwiej by było też dotrzeć do czytelników. Także myślę, że tak zwane odświeżenie materiału nastąpi, ale myślę, że cały czas gdzieś tam w księgarniach jakieś tam pojedyncze sztuki można dostać. Ostatnio, kiedy ściągałam tomy, pamiętam, to mój mąż gdzieś zasuwał 200 kilometrów, żeby 30 książek przywieźć, bo bardzo sobie wymarzyłam sobie. Więc zasuwał, znaleźliśmy jakąś księgarnię, gdzie było 30 tych książek, gdzieś pod Kaliszem, więc on wziął samochód i zasuwał i przywiózł mi te książki, żeby się mogli dzieciom rozdać. Także gdzieś jeszcze są do upolowania. No, jak na czymś bardzo zależy, to można wszystko, prawda? O, oczywiście, oczywiście. Energia. Tak. A powiedz mi, bo bardzo mnie to też zaciekawiło, bo wspomniałaś, że byłaś też dziennikarką przez jakiś czas. Na czym polegała twoja praca dziennikarska? Dziennikarstwo miałam 2-letnie takie podyplomowe. Chodziłam do Centrum Dziennikarstwa. Przez jakiś czas prowadził mnie Marek Przybylik. W tym roku udało nam się spotkać na Znam festiwalu. Znam osobiście pana Marka. No więc dokładnie wiesz, o jakiej energii mówię. I z Markiem spotkaliśmy się teraz w Sopocie. No to oczywiście bardzo wybił, ponieważ była to osoba, która na zajęciach mi powiedziała: Kasia, masz świetne pióro, piszesz po męsku. Nie wiem, czy to, jak to teraz odebrać, ale on to powiedział podobnie, jako wielki komplement. I bardzo chciała, żebym poszła w tym kierunku. Ale mi to dziennikarstwo się przekręciło. Bardziej uważałam o radiu, ale na zajęciach powiedziano mi: Kasia, fajnie przed kamerą. No i wtedy jeszcze nie umiałam tak trzymać się mocno intuicji, bo ja wiedziałam, że jednak bliżej mi jest do mikrofonu niż do kamery, bo no, wydawało mi się, że bardziej ta intymność jest mi bliska. No ale się zgodziłam na wydział właśnie telewizyjny, na tym dziennikarstwie. I stąd były egzaminy, zdałam kartę ekranową jeszcze w telewizji publicznej, fajnej. I prowadziłam w telewizji Polonia, byłam przez wiele lat wydawcą. I prowadziłam takie rozmowy, wywiady, to były takie bufory, kiedy czasami wiadomo między programami, żeby wyrównać czas, więc miałam takie czasami 7-8 minut, miałam swoich gości i zapraszałam na krótkie rozmowy. I też jest dosyć ciekawa anegdota na ten temat, ponieważ w tym samym czasie, kiedy pracowałam jako dziennikarz, była oczywiście jeszcze telewizja poranna, Kawa czy Herbata, też przez ponad rok udało mi się prowadzić, ale w tym samym czasie, kiedy prowadziłam te wywiady jako młoda dziennikarka, w telewizyjnej dwójce prowadziłam wywiady w tygodniku Moralnego Niepokoju. I zaczął być dysonans, no bo tu rozmawiam na poważnie, a w tygodniku jakby robię śmieszki, chichiszki na temat własnej pracy. No i pamiętam, zostałam wezwana na wydanie i pani Katarzyno, proszę podjąć decyzję. Ja więc podejmuję decyzję, ja w tygodniku Moralnego Niepokoju, ja założę blond perukę i odpoznam. Właśnie w tygodniku Moralnego Niepokoju powstała prezenterka blondynka, gdzie tak naprawdę obśmiewałam no przede wszystkim też swoją robotę, ten cały stres, który jest z tym związany, całą tą telewizję śniadaniową, te wszystkie lapsusy, te wszystkie głupotki, ale to było dokładnie, bo to w jednym czasie. Także tłumaczę się z blond peruki w tygodniku Moralnego Niepokoju. Czy śmiało możemy powiedzieć, nawiązując do kabaretu Moralnego Niepokoju, ja wiem, że może odpowiedź na to pytanie będzie oczywista i spodziewam się którejś odpowiedzi, ale chciałem cię zapytać, czy śmiało możemy powiedzieć, że kabaret Moralnego Niepokoju jakby otworzył ci furtkę do popularności, że tak to nazwę? Wiesz co, to wiesz, w życiu o tym nie myślałam. Tak naprawdę byłam zawsze tak zajęta moim gościem podczas występu, moim widzem, moją publicznością,
I pamiętam moment, kiedy właściwie ta tak zwana popularność jakby zaczęła być taka zauważalna. Pamiętam, a po roku takiego naszego jeżdżenia, spektaklach po rozmaitych miastach, miejscowościach, wioskach, nagle na stacji benzynowej ktoś do nas podszedł i poprosił o zdjęcie i autograf. I pamiętam, cała grupa, ktoś nas z kimś pomylił, no bo my jesteśmy takim tylko kabaretem i to naprawdę od nas ten autograf? Tak, tak, tak. No więc byliśmy totalnie zdziwieni. I potem pomyśleliśmy sobie, oho, gdzieś to już poszło w Polskę, że zaczynamy być rozpoznawalni. Także tak zwana popularność rzeczywiście przyszła, taka największa, ta przyszła chyba po tygodnikach moralnego niepokoju, który nagrywaliśmy przez 3 lata, więc to było bardzo intensywne takie spotkania z publicznością. Ale rzeczywiście, no jak teraz tak patrzę, to było 17 lat pracy i włożenia całego mojego serca, wszystkich moich talentów świata, co tam tylko mogłam z siebie wydłubać, to było jakby wkładane właśnie pod sztandarem kabaretu moralnego niepokoju. Mimo, że też na ludzkim wysiłkiem starałam się robić inne rzeczy, ale oczywiście najwięcej z mojego czasu poświęcałam właśnie tej grupie. No to jest fantastyczny czas. Jak ja teraz naprawdę jestem szczęściarą, że tyle lat w ogóle mogłam sobie studia przedłużyć, bo tak naprawdę ta energia studencka dzięki właśnie cały czas pracy z kabaretem, to się to wszystko tak fajnie poprzedłużało i ta młodzieńczość się też przedłużyła. No na pewno to się wydarzyło podczas tego i myślę, że akurat ta forma, kiedy ja w nią weszłam, czyli był to rok 1996, to tak naprawdę kabaret zaczynał frunąć. To wówczas zaczął być pokazywany w mediach, wówczas tworzyły się pierwsze grupy, które do dzisiaj są niedoścignione. My kiedy dojechaliśmy, no to oczywiście już istniejący kabaret potem był dla nas objawieniem. Bardzo pamiętam, jadąc na pierwszą pakę, mówimy, oho, Maciek Sztur i Pożarty, że będziemy się musieli mierzyć tutaj z tak zdolnym, wybitnym artystą, który ma na pewno mega doświadczenie z Krakowa, więc już w ogóle to wszystko tak było dla nas, ojej, jak się z tym zmierzyć. Za chwilę przyszła grupa Mumio, formacja Châtelet, no to były lata Anim Rum Rum, no właściwie taka baza, jeżeli chodzi o kabaret, no to właśnie wszystko to są lata 90. i to tworzyło bazę, którą do dzisiaj jest znana. No na pewno, więc kabaret jest formą, ja miałam, od razu się przyznaję, bardzo szczerze mówię, że kiedy się z moją grupą rozstałam, miałam takie czucie, że jakby środowisko trochę mnie tak zostawiło samą, taką właśnie oddzieloną od stada. I troszeczkę zniesiłam, że dobrze, to w takim razie ja sobie czułaś znajdę. Czułaś taką pustkę? Słucham? Czułaś taką pustkę? Nie wiem, czy to była pustka, raczej czułam się zostawiona, taka wiesz, samotna, oszukana. Okej. Okay. Może można mi tak z dnia na dzień mi pomachać i gdzieś tam mnie zostawić. Teraz dopiero tam po latach wychodzę na jakieś rzeczy, że rzeczywiście tej pracy z jakichś powodów specjalnie nie dostawałam, więc ja oczywiście jak zwykle wzięłam to do siebie, że widać nie jestem wystarczająco dobra, żeby być w tej formie. Aha. I zaczęłam szukać tego. I stąd widzisz, przez ostatnie 10 lat zajmuję się rozmaitymi formami, starając się i już dzisiaj wiem, że to nie był dobry pomysł, bo jednak humor, pogoda, optymizm jest to coś, co jest tak głęboko, mam to tak w krwiobiegu, że nie mogę tego od siebie odrywać, szukając czegoś innego wedle jakby życzeń moich dawnych kolegów, bo jest to część mnie. Ja mam oczywiście też inne historie, które chciałabym światu pokazać, podzielić się tym, tym całej mojej romantyczności, moich tych wszystkich historiach innych, ale jakby ta jasność, którą niesie humor, którą niesie właśnie sztuka kabaretowa, jest mi bardzo bliskie, także mówię ci pierwszy raz publicznie, bo od dłuższego czasu, jak ktoś mówił, że jestem artystą kabaretową, to ja się biesiłam i wymawiałam, że to raczej czasy studenckie, że to jest zakusa spódniczka, ale teraz jakby wracam do korzeni i nie chcę jakby sobie odebrać czegoś, bo chyba sama sobie to robiłam. Chcąc znaleźć coś innego,
co raczej chyba komuś by udowodniło coś, a nie mi. Wiesz, Kasiu, to jest niesamowite, bo rozmawiałem z paroma znajomymi przed naszą rozmową i kiedy mówiłem, że będziesz moim gościem, to wszyscy mówili: o, i ten jej śmiech uwielbiam. Czy zdarzało ci się na przykład tak, albo zdarza ci się na przykład coś takiego, że ludzie cię zaczepiają i mówią: pani Kasiu, proszę się zaśmiać, bo ja to uwielbiam. Tak, więc mam to naprawdę na okrągło. Jest to w ogóle bardzo, bardzo miłe. Czasami reagowałam, no to proszę mnie rozbawić, proszę mnie rozśmieszyć, ale to jeszcze gorsze historie. Ale wiesz, jakie są najśmieszniejsze podsumowania? Czasami jest na przykład świeży program, nowy program, nowe piosenki, nowe anegdoty, nowe żarty, Tak. wiersze. I schodzę po 2 godzinach, zgrzana jak mysz ze sceny. Pot się ze mnie leje. Przychodzę do mnie ludzi, pani Kasiu, pani wystarczy stanie na scenie, zacznie się śmiać i możemy tak 2 godziny. I ja mówię, to po co szykowałam ten program już pytania. Tak samo są historie. Ja bardzo też często o tym opowiadam. Właśnie kobieta w kabarecie. Jak jesteśmy podsumowywane my jako kobiety. Zwróć uwagę, jak nas w ogóle bardzo jest mało tutaj w satyrze, jak mało jest kobiet na scenie takiej właśnie estradowej. I występowałam kiedyś z kolegami, byłam jedyną kobietą wówczas na scenie. Były 2 grupy i ja z takim swoim własnym monodramem satyrycznym i przede mną schodzi pierwsza grupa i publiczny super, fajne skecze, ekstra, bardzo się wszyscy bawiliśmy. Schodzi druga grupa, ale były śmiechy, ale macie żarty. Schodzę ja, pani Kasiu, jak pani świetnie wygląda. Więc mówię, no nie. I to jest fakt, że niestety cały czas kobieta wchodzi na scenę, zanim nas się zacznie słuchać. O czym my mówimy? To niestety najpierw jesteśmy oglądane. Jak jesteśmy uczesane, jak jesteśmy ubrane. Także takie rzeczy, no właśnie. No ale no to jest tak, a nie inaczej. Więc już też musiałam jakby to polubić, wiedzieć, że tak jest. I czasami, kiedy osoby do mnie przychodzą, no, chociażby wczoraj, po występie i słyszę taki tekst, to już mnie to w ogóle nie, po prostu się śmieję. Mówię, no tak, oczywiście, że piękna mam sukienkę. Albo... Ale więc najważniejsze, że pani szczęśliwa po występie jest widać wyluzowana, jest zrelaksowana, więc to jest dla mnie najmniejsza recenzja. Ale a propos recenzji mogę coś, czyli z niczego. Sobie wymyśliłam, ponieważ ja w tym roku mam 50 PESEL-ową i 30 lat pracy na scenie. I sobie wymyśliłam, taką sobie zrobię niespodziankę, taki prezent na urodziny, Tak. że w tym roku zagram coś jakby w 180 stopni innego niż jakby ludzie mnie znają na scenie, niż no, z czym mnie Tak. kojarzą. I sobie wymarzyłam, że chciałabym, żeby to była naprawdę bardzo poważna sztuka teatralna. I jak tylko pomyślałam, pojawił się projekt sztuka Jasminy Rezy, Życie 3 wersje, żeby przybliżyć formę, na pewno większość z naszych chociażby też słuchaczy kojarzy film Romana Polańskiego Rzeź, jak siedzą 2 pary w tym pokoju, tam między innymi jest Kate Winslet, Judy Foster, no w każdym razie bardzo otwarta na relacje, są słowa, ale dzieje się wszystko pod słowami, bardzo w ogóle trudna rzecz. Podjęłam się tego zadania, pół roku pracowałam nad postacią, która była absolutnie na przekór wszystkiemu temu, co niosę, co znam, bo to był smutek, to było rozczarowanie, to było złamanie. No wszystko to jakby to jest jakby w ogóle niekojarzone chociażby z moją osobą, chociaż mi doświadczalnie jest znane. Jest premiera. W drugim rzędzie siedzą moi rodzice, którzy, no chyba nie ma osób, które Tak. znają mnie lepiej, oglądają. Po pół godzinie mój tata nachyla się do mojej mamy i mówi, Marzena, a kiedy Kasia wejdzie na scenę? A moja mama mówi, a no gra przecież, to jest Kasia. Więc mówię, to była najlepsza recenzja świata. Mój własny tata oglądał spektakl i nie rozpoznał mnie w tej postaci. Czyli tak jakby siebie schowałam i tak zbudowałam,
Więc mówię, czyli mogę. No ale właśnie oczywiście publiczność jak najbardziej, że zdziwiona, ale widzę, że jest. No tak, kiedy pani coś wesołego? No i znowu taka historia. Więc teraz znowu w przygotowaniu kolejny monodram. Taki właśnie też recital satyryczny, czyli co, to, w czym czuję się jak ryba w wodzie. Kasiu, a powiedz mi, jeszcze wracając do rozśmieszania, do sztuki kabaretowej, bo o to samo pamiętam, zapytałem Joasię Kołaczkowską jakiś czas temu, czy rozśmieszanie ludzi jest w ogóle trudną sztuką, ale chciałem ci też zadać jeszcze jedno pytanie, takie połączone będzie. Czy jak obserwujesz ten świat, który nas otacza, to nie masz takiego wrażenia, że coraz mniej potrafimy śmiać się z samych siebie? Nie lubię generalizować, ale pewne oczywiście trendy są mi odczuwalne i jasne. Na pewno się to wszystko zmienia, ale własnej natury ludzkiej nie zmienimy. Nam jest śmiech, jest potrzebny jak powietrze, jak woda. Bez poczucia humoru nie jesteśmy w stanie funkcjonować normalnie. Wystarczy się chwilę zastanowić i zobacz, jak rozejrzyj się wokoło. Tam, gdzie ludzie nie mają tego dystansu, nie mają tego, no właśnie mówimy o poczuciu humoru, jak ciężko się żyje, jak tak. Wiele problemów się narasta, bo one nie są rozwiązywane, jak wiele rzeczy jakby narasta, robią się konflikty, robią się, po prostu ludzie chorują, bo przecież naprawdę tak. Jest udowodnione, że my sami potrafimy swoim smutkiem, swoim takim zamknięciem, depresją wpędzić się w naprawdę ciężką chorobę. Uwielbiamy się śmiać. To jest naprawdę. No, człowiek bez uśmiechu jest ogromna praca. Żyjemy w takich, a nie innych czasach, no to przecież nie musimy nikomu tłumaczyć. Wszyscy wiemy, co się dzieje za oknem, pandemie, wojny, rosnąca historia, jeżeli chodzi o płatność kredytów, rachunki. To jest wszystko coś, co mega nas tłacza i tą taką jasność i taką radość życia w nas zbija. Więc wydaje mi się, nie wiem, co Janna powiedziała, ale myślę, że poniekąd mamy jakąś misję. Ja też miałam wiele takich kryzysów, chociażby nawet początek pandemii, kiedy siedziałam w domu i tak zastanawiałam się w ogóle, po co jest ta moja praca? Czy w ogóle to, czym się zajmuję, ma jakąś wartość? Czy w ogóle jest sens to robić no, dalej, nie? Dokładnie. No, lepiej byłoby, żebym była lekarzem, żebym była, nie wiem, piekarzem, żebym mogła chleb ludziom wypiekać i to jest coś, co bez czego naprawdę nie można żyć. Ale potem zdarzały się takie sytuacje, że jakby ludzie wracali mi taką wiarę jakby w mój zawód, w to, co robię, w to, co wykonuję, w to, co chcę ludziom przekazać, bo okazuje się, że naprawdę jest nam łatwiej żyć. Ja pamiętam dzień, kiedy wybuchła wojna na Ukrainie i miałam zaproszenie wówczas na występ i zadzwoniłam dzień wcześniej do organizatorów, co robić, no bo jest taka sytuacja na świecie, że w ogóle jak ja mam teraz jechać z uśmiechem, z czymś pogodnym, kiedy wszyscy jesteśmy przerażeni. Usłyszałam odpowiedź pani Kasiu, pani musi przyjechać, bo my inaczej tego nie wytrzymamy. Więc ja wsiadam w tą swoją walizeczkę, wzięłam, wsiadam do tego swojego garbusika i pojechałam na koniec świata. Czekało na mnie 300 osób. Na początku była cisza na sali. I widziałam, że mam bardzo dużo do przepracowania. Trochę taki nawet, można to nazwać, to tak, trochę taki seans terapeutyczny, że wiedziałam, że z tą pogodą, z tą energią, z tą jasnością muszę natychmiast wejść, bo jest źle. I to było dla mnie tak niesamowite odkrycie, bo kiedy po 2 godzinach zostawiałam tych ludzi, którzy się śmiali, jedna jakaś grupa szła na pompki, mieli zupełnie inną chęć do życia. Jakaś pani przyszła, powiedziała mi, Boże, jak dobrze, że pani do nas dojechała. Wtedy stuknęłam się w głowę, Pakosińska, no widzisz? No dostałaś co? Masz coś do powiedzenia i przestań na to tutaj psioczyć i zacznij to wreszcie naprawdę doceniać. Także naprawdę jestem wdzięczna. To jest bardzo ciężka praca, która przyniosła mi tyle łezek, ile radości,
ale w życiu bym tego czasu nie odkręciła. Oczywiście mogę mówić czasami w chwilach zmęczenia, że teraz już dosyć będę pracowała w bibliotece, bo zawsze tak mówię, kiedy wracam na przykład z trasy i są serdecznie wszystkiego dosyć, to chcę pracować w bibliotece, czyli chcę ciszy, chcę książek, ale no właśnie wszyscy potem się śmieją. Aha, posiedzisz jeden dzień i zaraz będziesz chciała z powrotem do ludzi biec. No i tak to ze mną jest. Także walczmy o to poczucie humoru. Łączmy się w takie wspólnoty, bo zawsze wtedy nam jest łatwiej tą jasną energię wydobyć. No tak z tego doświadczenia mówię. Nie zamykajmy się w tych wszystkich frustracjach. Odcinajmy się od rzeczy złych, toksycznych. Starajmy się nawet z nimi walczyć, albo je przynajmniej punktować, żeby one nie czuły się, że mogą robić wszystko. Tutaj na pewno też dopiję między innymi do sytuacji, która teraz się rozszalała i rozbuchała w internecie. Mówię tutaj, słuchajcie, o takiej swadzie i swobodzie i hulance nie ma przykrych słów do ludzi, których często się nie zna. Absolutnie nie mam na to zgody. Więc niechęć najczęściej będę z tym walczyła. Na pewno się w życiu pod tym nie podpiszę. Zawsze będę mówiła, że za mało mówimy sobie dobrych słów, za mało dajemy sobie pogody, a naprawdę by nam się żyło lepiej. No ja uwielbiam historię, więc patrząc na historię świata, widzę wszystkie mechanizmy, które się dzieją, no widzę, jak to dzieje. Jeżeli ktoś robi pewne takie działanie, to ja wiem, do czego to doprowadzi. No bo za to historia się nie zmienia, nie wymyślimy niczego innego. I czasami jestem zła na to, że robimy te same błędy, że wchodzimy do tej starej wody, do której już się nie powinno wchodzić. Tak. Jakieś takie kampy zachowań. No nie ma na to czasu. Zawsze mam taką... Często się, ludzie mnie pytają, Kasia, skąd bierzesz jakby swój optymizm, swoją dobrą energię? Tak. I znalazłam w sobie zaskakującą odpowiedź. Ten optymizm bierze się ze świadomości ulotności czasu. Od małego miałam coś takiego, że czas bardzo szybko biegnie. Za chwilę będę w szkole. Jak byłam w przedszkolu, to wiedziałam, że za chwilę będę starsza. Za chwilę, że będę, nie wiem, miała własne dzieci, za chwilę coś i za chwilę będę stara i za chwilę będę już w ogóle pomarszczona, więc jakby mam takie nienasycenie i taką wartość każdej godziny, każdego dnia, każdego spotkania i nauczyłam się, żeby być tu i teraz. I to mi daje taką siłę. Oczywiście nie to, że tam gdzieś tam nie wspominam, że jakieś pewne rzeczy, jak jakieś czasami robaki, które mi gdzieś tam, jakieś rzeczy, które mi w życiu wcześniej nie wypaliły, gdzieś tam mi nie siedzą w głowie. Ale odbieram to, przerabiam to na jakieś lekcje, rozkminiam to w swojej czarnej głowie, ale staram się jakby popychać to do przodu i wyciągać wnioski, no i cieszyć się. Ja sobie robię codziennie jakieś nagródki. Też się ludzie pytają, Kasia, skąd ten uśmiech? To nie to jest jakaś wariatka nakręcona i po prostu gdzieś tam. Nie, wydaje mi się, że to jest naprawdę, to jest super roboty. Ale właśnie jednym z takich sposobów jest robienie sobie takich nagródek. Często dlaczego ja lubię poniedziałki? Bo uwielbiam poniedziałki, bo ja spotykam się w poniedziałek, a ja w poniedziałek dostaję z samego rana taki pakiet z aplikacji, na przykład pakiet piosenek. Ja czekam na ten poniedziałek, bo ja wiem, że jadąc potem do pracy mam takie bardzo fajne warsztaty o godzinie 11, więc ja mam te godziny jadąc do warsztaty słuchania wspaniałej muzyki, która jest gdzieś tam z algorytmu tego, co słucham, jest tam dla mnie wybierana i są to dla mnie odkrycia. Zawsze każdego dnia przygotuję jakiś fajny posiłek. Uwielbiamy z mężem mieć jakieś tak zwane wspólne odkrywania czegoś, wspólne biesiady, więc właśnie, nie wiem, telefon. Już nie mówię już takie w ogóle fajne historie, jak na przykład w sobotę byliśmy na koncercie zespołu Mazowsze. Ja w ogóle kocham folklorze, tyle lat tańczyłam. Więc ja siedzę jak dziecko zaczarowane, stękam i układam, patrzę jak tańczą tego Mazurka, jak tańczą Kujawiaka z Oberkiem, który uwielbiam. No i to są takie rzeczy, że jestem w tej chwili i się nią nasycam. I tak sobie dbam o te swoje historie. Ciekaw jestem, no, ciekaw jestem, Kasiu, wiesz, czy słuchacze mają podobnie jak ja teraz, bo ja uwierz mi, że zasłuchałem się w tej twojej opowieści. Widać, że jestem po jedzeniu i dużo gadam. Ale to jest po prostu niesamowite, ale wiesz, wydaje mi się, bo nie wiem, czy zauważyłaś, że
My często generalnie jako społeczeństwo mamy tendencję i lubimy uciekać od tego, co jest trudne. Lubimy uciekać od trudnych tematów, a ty powiedziałaś o świadomości przemijającego czasu. Ja myślę, że w ogóle jak jest świadomość wielu rzeczy, jak jest świadomość tego, co się dzieje i tak dalej, i tak dalej. Przecież nie musimy o tym rozmawiać cały czas, bo pewne rzeczy są oczywiste, jak sama powiedziałaś, że nie musimy o tym rozmawiać, bo wszyscy wiemy, co się dzieje. Ale to takie uciekanie od trudnych tematów, myślę, to nie pozwala się do tego zdystansować. Tak, czy znaczy w ogóle takie, wiesz, zamiatanie pod dywan, tak jak się lubimy mówić, zamiatamy coś pod dywan, no bo lubimy to robić. Tak. No, z rozmaitych powodów, no to nie nam tak, wiesz, każdy jakby indywidualnie jakby musi to sobie gdzieś tam w głowie przemyśleć, czy jest to jakiś lęk, czy jest to po prostu lenistwo, no to są rozmaite historie, ale one zawsze gdzieś tam w pewnym momencie wyjdą nas, więc to taka będzie potem czasami niemiła niespodzianka, jak się tego zawczasu gdzieś tam nie załagodzi i nie załatwi w sobie. No, nawet mówię, że nawet ta pierwsza, o której wspomniałam, ta moja potyczka z pierwszą książką, właśnie wynikała z tego, z mojej niewiary. Tak naprawdę, że ja potrafię sama, wszystko sama, bo właśnie wszystko sama, a zarazem ta nieśmiałość i właśnie pewne rzeczy, których sobie nie pozałatwiałam, stworzyły taką sytuację. Także, no nie, sama swoich osobistych doświadczeń mam naprawdę cały pakiecik. Wiem, gdzie i co mam sobie przypominać w odpowiednich momentach, żeby tych pewnych sytuacji potem nie powtarzać. Ale to jest świetne i bardzo Ci za to dziękuję, że się nimi dzielisz, tymi doświadczeniami i takimi sytuacjami. Po prostu, bo chcę, żebyś wiedziała, że to mnie jako prowadzącego rozmowę też bardzo inspiruje, choć niejednokrotnie mam takie wrażenie prowadząc rozmowę, bo niejednokrotnie jestem zaskoczony, na jakie tory ona schodzi. Niejednokrotnie czuję się tak, jakby role się odwracały, że zamieniam się w rolę słuchacza bardziej niż osobę, która zadaje pytania. To jest niezwykłe. Ale wiesz co? To jest też talent, bo tak naprawdę jakby swoimi pytaniami otwierasz na tyle drugą osobę, że ona idzie, a ty masz na tyle mądrości i doświadczenia, że daniesz jej mówić. A zauważ, że teraz jest bardzo duży problem ze słuchaniem. Bardzo Tak. często są zadawane mi pytania, ale ja czuję, że ten dziennikarz, dziennikarka nie czeka na moją odpowiedź. Tylko już sobie w głowie szykuje kolejne pytanie, czyli w ogóle nie jest zainteresowany odpowiedzią. Tak. Więc no, takie po prostu nawet potem człowiek jakoś ani otworzyć, ani powiedzieć coś ciekawego. A tu widzisz, jestem tak skupiona na naszym spotkaniu, że tam jakieś kulki mi się zderzają i często widzisz, może gdzieś tam mi się coś kojarzy i może nie zawsze dokładnie odpowiadam ci na pytanie, ale myślę, że do jakiejś puenty dochodzimy. Ja ci powiem, Kasiu, a propos tego uciekania. Nie wiem, jakie są na przykład twoje jakieś takie przemyślenia czy doświadczenia, jeśli o to chodzi. Ale, bo ja bardzo często lubię dzielić się z ludźmi po prostu swoimi różnymi przemyśleniami, tym jak widzę świat. Często
opowiadam ludziom poprzez transmisję na żywo na swoim profilu na Facebooku. Opowiadam o swoim życiu, o swojej codzienności, o sytuacjach, które mi się przydarzają. I nie zawsze jest tak, że to są sytuacje łatwe, lekkie i przyjemne, prawda? Że to są sytuacje trudne czasami. I trudne doświadczenia i sytuacje, z którymi muszę się mierzyć. I pokazuję też emocje swoje, zdenerwowanie i zbulwersowanie i tak dalej, a jak to pokazuję, to znaczy, że jest to dla mnie ważne po prostu. I ja strasznie nie lubię, jak na przykład czytam, albo ktoś mi mówi, a nie przejmuj się, nie ma czym się przejmować, to nie ty masz problem i tak dalej. Okej, ale to nie jest tak, że ja się tym przejmuję. Po prostu czuję złość w tym momencie. I mi żadne nie przejmuj się mi nie pomoże. No właśnie, to jest czasami jest zły dobór słów, bo czasami albo nawet wystarczy, albo milczeć, po prostu być przy tej osobie. Ale właśnie, to czasami słowa, które nie są w odpowiedniej porze użyte tak, jak być powinny. I czasami robią więcej zamieszania, niż dają pomocy. No. Wiesz, Kasiu, teraz dostałem taką wiadomość, jako że mam otwartą stronę, na którą przychodzą różnego rodzaju pozdrowienia i tak dalej. Kacper napisał wiadomość, pozwolisz, że przeczytam, bo to jest bardzo ciekawe. Dobry wieczór, pani Kasiu. Ostatnio widziałem na Instagramie pani posta na temat drzewoterapii. Przytulanie drzew jest bardzo terapeutyczne. Zapraszam do Konka. Mamy piękne lasy. Pozdrawiam, Kacper. Oj, pozdrawiam serdecznie. No tak, to jest tak, że nawet jak jeszcze nie miałam za bardzo wiedzy, to ja lubiłam podczas jakichś spacerów, a bardzo lubię spacerować. Jestem w zasadzie uzależniona od kontaktu z naturą. Dzisiaj nawet grzyby znalazłam, więc dzisiaj u nas było gotowanie, suszenie grzybów, więc w ogóle bardzo sympatyczna sytuacja. Ale jeżeli jest możliwość, tak lubię się rzeczywiście tych drzew się przytulać, jest to cudowna energia. Na pewno nie mam takiej wiedzy, jaką może powinnam mieć, no, ale rzeczywiście bardziej czuciowo, intuicyjnie do tego podchodzę. A ponieważ wokół naszego domu jest mnóstwo brzóz, więc właśnie może więcej o tych brzozach się naczytałam, no i wiem, że rzeczywiście mają moc, więc czasami z tych brzózek wychodzę, szczególnie jak się czegoś uczę, albo jestem jakoś po trasie bardzo zmęczona i to rzeczywiście daje mi dużo, dużo, dużo takiego spokoju. A jeżeli chodzi o sztukę kabaretową, to tak naprawdę na czym polega twoja działalność teraz? Czy to są stand-upy? Czy to są jakieś, nie wiem, melodramy? Czy ja? No na pewno nie można powiedzieć, że to jest kabaret, ponieważ kabaret jest to grupa i program kabaretowy, no to jest właśnie bardzo misterna konstrukcja, jest początek, jest rozwinięcie, jest trochę liryzmu, jest śmiech, więc tam się wszystkim żongluje. Więc będąc sama na scenę, nie mogę powiedzieć, że robię kabaret. Ale myślę, że poszłam w stronę, i na pewno też nie jest to stand-up, ponieważ podczas mojego programu są i piosenki, jest i taniec, więc nie jest to tylko rozmowa jakby z publicznością, opowiadanie rozmaitych historii, anegdot. Także jest to jakaś taka forma satyryczna,
Na pewno mam oddzielnie, na przykład Dobry wieczór z Pakosieńską jest spektaklem satyrycznym. Jest to prawie dwugodzinne spotkanie z publicznością, ale właśnie z muzyką, z rekwizytem, bardziej w Tak. przestrzeni teatralnej. Ale na przykład, kiedy wczoraj grałam, po prostu wspaniałe, to w ogóle jeszcze była uroczystość plenerowa w miejscowości Węgliniec, już blisko granicy z Niemcami na zachodzie Polski. I miałam tam spotkanie właśnie z publicznością. I tak naprawdę była to taka mocna godzina takiego recitalu satyrycznego. Można pomyśleć jakieś rozmaite inne nazwy na te swoje wszystkie formy, które wymyślam. Albo na przykład teraz wkrótce od 1 października ruszamy z grupą Poparzeni Kawą 3, kiedy jest muzyka, jest normalnie koncert, a ja jestem, wchodzę z rozmaitymi scenkami, z odsłonami kobiet, angażując kolegów, muzyków w te wszystkie akcje aktorskie. Jest to też bardziej jakieś takie widowisko, mniej koncert, na pewno nie kabaret, ale myślę, że też stworzyliśmy zupełnie nową formę. Ale oczywiście wszystko jest, ma mieć jedną puentę. Publiczność ma się fajnie bawić i wyjść zrelaksowana po takim spotkaniu. Ma posłać pięknego słowa, ma posłać pięknej muzyki, fajnych historii. Coś właśnie, żeby gratis ponieść do domu. A chciałbym jeszcze na moment wrócić do tego koncertu w Sopocie, o którym wspomniałaś, bo prowadziłaś go razem z Robertem Motyką i ja wtedy po raz pierwszy, przyznam, od dłuższego czasu Ciebie zobaczyłem, w sensie na scenie, ale pozwolę sobie na taką refleksję, bo chyba tak było. Nie masz takiego wrażenia, że kiedy odnoszę się teraz do tego całego spektaklu, który prowadziliście. Nie masz takiego wrażenia, że kiedy wchodzi na scenę Marcin Daniec, po prostu kradnie całe show. Marcin jest teraz w wyśmienitej formie, także to było moje nie pierwsze spotkanie od kilku miesięcy, gdzieś nam się te trasy mieszają i jest po prostu do zjedzenia. Ma tak cudną energię, ma tyle do powiedzenia, ma tyle w sobie właśnie i radości, i złości, i tym wszystkim się dzieli, także idealnie jest teraz spasowany. No wiadomo, na żywo to wszystko działo się troszeczkę może na innych poziomach. To, co oglądałeś, to było już po mega montażu, bo my z dwugodzinnego koncertu mieliśmy chyba niecałą godzinę na ekranie, więc to było wszystko bardzo pocięte, poprzekładane. Tak, nie tak, w kolejności. Rzeczywiście. Ja potem jak było, czytałem, było na... ja potem czytałem w internecie, że to była tak naprawdę namiastka jakaś tego. Szkoda, bardzo szkoda. Ale było bardzo mocno, ponieważ no, wystąpiły osoby, które mają potężne doświadczenia. Oprócz Marcina Dańca był tam Jerzy Kryszak, który jest po prostu mistrzem puenty, mistrzem jakby sczytywania na żywo historii, które się dzieją i puentowania ich. Był fantastyczny Andrzej Grabowski. Oczywiście była grupa Mozarta, która ze Zbyszkiem Zamachowskim też wiele razy się parowali i też wykonali wspólnie. A chyba nawet nie wiem, czy grupa Mozarta była pokazywana, mieli swoje własne występy, a chyba nawet... Była pokazywana tylko pod względem muzycznym, że tak powiem. A no właśnie. Ja na przykład śpiewałam piosenkę, którą chciałam uhonorować, Kabaret Tej, Za oknami świta, którą teraz wykonuję w Kabarecie Tej, która jest moją wielką dumą, bo wydaje mi się, że znalazłam jakby nową drogę dla tej piosenki. Kiedy śpiewał to Bogdan Smolen. Wydaje mi się, że jakby też wniosłam coś nowego. No też tego nie było, więc to było bardzo, bardzo pokrojone. No ale jakoś to poszło. No i nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, ale tam nie było więcej kobiet na scenie. A no faktycznie, faktycznie, tak. Ale bardzo, bardzo żałuję, że to było takie okrojone właśnie. No, to zawsze, zobaczmy. W ogóle zawsze będę mówiła, że forma kabaretowa, no nie idzie nam
tak naprawdę z ekranem, bo kabaret, w ogóle estrada, to się powinno oglądać wszystko na żywo, bo tam jest tyle przestrzeni, że kamery nie są w stanie tego zarejestrować, złapać, a kiedy się siedzi jakby przed tą sceną, obserwujesz wszystko, nie wiem, kroki, to jest mrugnięcie okiem, jakiś gest, ruch, to wszystko buduje tą atmosferę, a tego telewizja często niestety nie jest w stanie przekazać. Ja od razu mówię, ja mimo wiem, że powinnam oglądać, bo to jest dla mnie bardzo ważne, żebym też oceniała, sama siebie korygowała, jakby, żeby to też mieć wzgląd na to, co robię, jak wyglądam. Bardzo nie lubię siebie oglądać. Właściwie często mam tylko recenzje ze strony moich rodziców, którzy oglądają, w ogóle archiwizują wszystko. Nie lubię. Ja lubię działać, lubię publicznością, ale chyba nie lubię oglądać. Nie. A z czego to wynika? Nie wiem, że chyba się zawstydzę, albo że jakoś siebie nie zaakceptuję, nie wiem, muszę to też jeszcze rozkminić. Aha, ale nie jesteś jedyna, która mi to mówi, bo na przykład nie wiem, czy wiesz, ale Szymon Majewski mi kiedyś opowiadał, że on, jak miał program Szymon Majewski Show, wychodził z domu i przychodził do domu tylko jak były reklamy. Tak. Ja to rozumiem. Ja to rozumiem. Dokładnie. U mnie w domu oglądają, a ja wychodzę z psem, albo nie wiem, robię kolację i czasami za framugi coś słucham, co tam się dzieje, czy się ludzie tam śmieją, czy w ogóle jaka jest reakcja. No nie. Nie pytaj mnie, dlaczego tak jest, nie wiem. A chciałem ci jeszcze zapytać o jedną rzecz na koniec, bo skoro jesteśmy w radiu, ale też miałeś przygodę radiową, prawda? Czy ona nadal trwa? No myślę, że co jakiś czas gdzieś tam trafię. Mówię o Radiu Z. Tak. To były moje audycje. To wiadomo, ramówki się zmieniają. Znaczy cały czas jakby jestem pod sztandarami Radia Z, ale nie wiem, czy są zapętlane te audycje teraz. Ale rzeczywiście przez dwa sezony miałam kontakt z mikrofonem. Były to spotkania bardzo, bardzo moje ulubione. Właśnie z cudowną ekipą. Michał Korościel przez drugim sezonie był obok mnie, więc to były nasze takie urocze spotkania, na które zawsze w każdym tygodniu czekaliśmy i mam nadzieję, że tak jak my z Michałem czekaliśmy, to również i nasi słuchacze czekali, bo my tak naprawdę zaczynając audycję nigdy nie wiedzieliśmy, w którą stronę to pójdzie i jak to się skończy, a trzeba było rzeczywiście w ciągu kilku minut wysnuć parę historii i jeszcze je spuentować, także było przy tym dużo frajdy, dużo śmiechu, no i właśnie dużo takiej fajnej energii. Bardzo lubię, uwielbiam radio, uwielbiam tą intymność, co prawda oczywiście teraz chyba w każdym radiu pojawiają się kamery, Mi się to osobiście nie podoba. No, znaczy wolę koncentrować się na słowie, więc wydaje mi się, że to jest jakby to, co ma oddzielać radio od telewizji, czy właśnie od internetu, jednak słowo i skoncentrowanie się na tym, co się mówi, a nie nad tym, jak siedzę, czy mam włos uczesany. Tak, dlatego ja zawsze mówię, że nawet jak spotykamy się online, ty mnie widzisz, ja cię widzę, a słuchacze nas słuchają w tej chwili. Ja ci zadam pytanie, jak są twoje wrażenia, jak mnie widzisz i słuchasz? Powiem ci, że ja bardzo często mówię, że zapraszając ludzi na rozmowę, ja tak naprawdę nigdy nie wiem, czego do końca się spodziewać. I to jest niesamowite, bo to jest niespodzianka nieprawdopodobna, się okazuje. Dla mnie to była absolutna niespodzianka, bo nie spodziewałem się takiej rozmowy. Bardzo mi miło, dziękuję.
To ja bardzo dziękuję Ci za to spotkanie. I jeśli pozwolisz, poza anteną zrobimy sobie zdjęcie, bo ja mam taki zwyczaj, że zawsze robimy sobie zdjęcie z gośćmi i wrzucam na swoich mediach społecznościowych, dobrze? Dobrze. Ty będziesz bardzo, robił je teraz. Bardzo Ci dziękuję. Naszym gościem była Katarzyna Pakosińska. Jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Dziękuję również za zaproszenie i dziękuję wszystkim słuchaczom, że z nami byli. To już 21:42. Nawet nie wiem, kiedy to zleciało, ale to tak jest, jak się dobrze rozmawia, jak się spotyka dwóch ludzi, którym się dobrze ze sobą rozmawia. To po prostu tak jest. Dziękuję Ci, Kasiu, bardzo. Dziękuję Ci, Tobiasz. Trzymaj się dzielnie i pozdrów mamę koniecznie. Już przyszła do nas. Też pozdrawiam. My jeszcze zostajemy na chwilę, a ja zostawiam słuchaczy z Anitą Lipnicką.